Ale jeszcze mi się pojawiają, mimo że tylu wyrwałem chwastów, rozumiesz? Polałem to wszystko, rozumiesz, roundupem te chwasty, chociaż no, nigdy roundupu nie używałem, ale teoretycznie. Tu byś użył w tym przypadku. O, i to takiego białego fosforu, jak używają, jak używali w Izraelu na Palestyńczyków. Gorsze od napalmu. No. I nikt o tym nie mówi. Nikt o tym nie mówi. To jak to jest? To tutaj niedobra jest, a dobra jest, jak Izrael bombarduje niewinnych Palestyńczyków w ich państwie. To jest dobra. I nikt nie mówi, inny się... I teraz Małowiecki, przepraszam, Morawiecki mówi tak. No trzeba zabrać tutaj ruskie, rosyjskie powiedzmy aktywa. Trzeba im zabrać. Ale izraelskie to nie. No to zaraz, to jeden może bombardować, a drugi nie. Tak zwani z polskiego rządu, oni najbardziej nienawidzą nie Putina. Polaków, prawdziwych Polaków. No i tego tam... Ale dobrze musieli go podkoksować, bo taki nawet miał takie tego. Jakieś dziecko na ręce wziął nawet, to już byłem w szoku. Dziecko wziął na ręce? Tak. I to takie 7-8 lat, nie? Tak jak wujek Stalin? No, schylił się, wziął dziecko. Bo wujek Stalin brał właśnie przy wyborach dzieci na ręce. Chyba. Ale to jeszcze nawet i Lechu Miller też brał dzieci, przy, jak miał tam 50% wtedy. Czy prawie 50% co dostał. Nie pamiętam, czy to było LSD, czy SLD, czy tam jakaś tam... To jest piękny obrazek, nie? Tak, tak. No to pani Ziemię Jola... Ziemię polską powinien ucałować jak papież. Jak papież, ogóle, kurwa, tak, tak, to, tak. Jakby to tak, poszło w świat. Rzeczywiście, jakby usiadł, ukląkł, ale by popłakali, by się kąpił z niebios, duch twój, amerykańsko-jankeski. No to zobaczcie, jaki to jest duch. Ja wam zaraz, gdzieś mam w internecie zrobioną listę państw zbombardowanych, o ile pamiętam, do 2011 roku przez USA. W Nigerii jest więcej osób poniżej 17 roku życia niż w całej Europie, łącznie z Rosją. A obecna na spotkaniu Matuszewska wtrąciła, że kiedyś przypłyną. No wiesz, kiedyś przypłyną. Kiedyś coś zrobią. Telefony pokażą im, tu żyje się tak, a tu tak. I co my zrobimy, jak flotylla tratw nawet tam z północy Afryki będzie na południe? Nigeria, miseczko ryżu, to jest... Można powiedzieć, jeśli chodzi o objętość, o powierzchnię, to jest najbogatszy kraj na świecie. I pytanie, dlaczego? Gdyby nie okradali Nigerii surowców, to kurwa. No ale kto okrada? Jankesy. Jankesy i faryzeusze. No nie mają co żryć. Bo kto? Bo Jankesi pod przywództwem obecnie Johna Bidona, no niestety do tej pory im wypierdalają. Teraz już przez korporacje nie muszą mordować. Poza tym napuszczają te ludy na siebie. Tam jest cały czas palenie żywcem tych ludzi. Palą się żywcem. No. Mateusz Morawiecki mówi tak. Ludziom się wydawało, że zawsze będzie lepiej. Emerytury będą dość wysokie. Żyć będziemy coraz dłużej. Służba zdrowia będzie za darmo. Edukacja za darmo. Jak to za darmo? Przecież to my utrzymujemy. Jak... To, co robi Merkelowa, ona działa na najważniejszych rzeczach społeczeństwa. Czyli oczekiwaniach. Jak ludzie ci zapierdalają za miskę ryżu, jak było w czasach po II wojnie światowej i w trakcie, to wtedy gospodarka cała się odbudowała. Jaka się odbudowała gospodarka? Tam coś mieliśmy swojego po tej II wojnie światowej. To te najlepsze sprawy szły do Rosji i tak dalej, tak, to okradali nas, fakt. Ale to, Jezu, to jest jakiś w ogóle facet odklejony. Małowiecki opowiadał, że w funduszach, kurwa, siedzą ci bogaci Amerykanie, Żydzi, Niemcy, Angole, Szwajcarzy i mają... nakumulowane tego kapitału tyle, że możesz ich tam w dupę pocałować. Ale to on jest inny od nich. Przyzwyczaić się do lepszej sytuacji jest daleko łatwiej niż do gorszej. A pan Małowiecki odpowiada, najlepszym sposobem zawsze była wojna. Wojna zmienia perspektywę w 5 minut. No w mordę. To jest trudne? To będzie. A że tak będzie? Tak, to 10 do 20 lat lub wojnę. Czyli wszystko... Wszystko z Sowy się sprawdza. I kto to wykonuje? Oni. Karpik Żoliborski razem z doradcą Donalda Tuska z 2014 roku. Ukraina miała być neutralna. A to oni razem z Jankesami, z Unią, Ujmą Europejską. Oni złamali umowę. I dlatego Putin ruszył na Ukrainę. Mielibyśmy swoją gospodarkę. I wiedzielibyśmy, że załamie się i będzie taka narracja jak... taki stan, jak jest w Wenezueli, no to musielibyśmy się bronić. Jeżeli jestem z tobą umówiony, że
ty jesteś ty, ja jestem ja, ale my ze sobą nie jesteśmy neutralni, no to nie przeprowadzasz kolegów, którzy mnie prowokują i którzy ograniczają jakieś moje możliwości do tego, żebym kierował swoim krajem. No wtedy będę musiał ciebie zaatakować i twoich kolegów, kurwa. Na tym to polega, ale ludzie tego nie rozumieją, bo są, kurwa, bo są kretynami. Znaczy kretynami, no, no tak, bo nie chcą wyjść poza w ogóle, wiesz, internet. Wydaje się ludziom, że to, co w mediach masowych, to jest jedyna... Media masowe to jest oszustwo. Jedyna prawda. Jeśli ktoś przez media, Marx Media, jest piętnowaty, znaczy, że on mówi prawdę. Szukam wiadomości u tych ludzi, którzy są odsuwani, którzy są nazywani ruską onucą. Jak ktoś do mnie mówi ruska onuca, ja mówię, ty banderowska onuca. No, już nie wiem, co powiedzieć. No, to śmiecie. To wszystko nie jest polskie. I oni by bardzo byli mnie niezadowoleni, gdyby to zostało zniszczone. Bo to nie jest polska gospodarka. Zobacz, jak kretyn ci odpowiada. Znaczy kretyn. Człowiek nieświadomy ci odpowiada. Ale wejdzie na to. Ja mówię, co? I na to wejdzie na to i będą bombardowania w Warszawie, w Polsce? To my po piździe dostaniemy. Co kogo obchodzi, że to będzie wojna między Rosją a Jankesami? No to tak jak w Afganistanie się biła Rosja ze Stanami, czy w Wietnamie, nie? Ale to samo miałeś w Syrii. Wojna zmienia perspektywę 5 minut. Wiem, że to mówiłem, dlatego to podkreślam. Podsumowanie, ale jakim lepszym? Wojna jest czymś lepszym. Tak jak pierdolą takie głupoty, że wojna to jest coś, co jakieś wynalazki, coś tego. Nie. To nie idzie ku dobremu. Wynalazki typu doktora Mengele. Jakieś bomby, konstruowanie, żeby jeszcze bardziej zabijać. To nie jest ku dobremu. Jak powiedział Quinto w Wabanku. Lepiej być złodziejem par excellence niż takim właśnie w garniturkach jak wiecie kto udają waszych krajan, a zabierają wam wszystko, wolność, pieniądze, prawa, wszystko wam zabierają, a wy jeszcze oddajecie swoje dobra i swoje serce piątej kolumnie. Zobaczyć, jak pięknie gruźlica się rozwinie w Polsce. Polio. HIV. Zobaczycie, oni o tym nie będą was informować. No tutaj, tak jak powiedział Karpik Żoliborski, jesteśmy 3 razy bogatszym państwem niż na początku lat 90. Przecież Sienkiewicz powiedział, pułkownik, że Polski już nie ma. To są pieniądze, które są w rękach obcych korporacji. Więc jak to my? To, że jest na papierze, że w Polsce, kurwa, zarobiono 100 zł, to nie znaczy, że my mamy 100 zł. Bo 95 zł ucieka do matek, córek korporacyjnych tworów. Co z tego, że oni tutaj wytworzyli coś? Jak te podatki wypierdalają tam? Obecnie to NSDAP jest takim samym wspólnikiem Putina. Te niemiaszki, które nas, jeszcze tysiące ich żyje, mordowały nas w obozach koncentracyjnych. Wspólnik doktora Mengele to dostał wyrok. O, jakiś duży. Ale tam po kilku miesiącach, czy po chyba niecałym roku opuścił więzienie. Nawet nie wiecie, co oni wyprawiali. Mogę wam tylko powiedzieć coś takiego, że 400 polskich dzieci wrzucili do rowu, oblali je benzyną i podpalili. I patrzyli, jak te dzieci wyczołgowywują się z tego rowu, jak to wygląda. To jest właśnie doktor Mengele i jego wspólnik. To jest tylko jeden... To było w ramach jakiegoś badania? No to wszystko były badania, wiesz. Zresztą bardzo późno zaczął badania, bo tam w 1943 się włączył do Auschwitz, a w 1944 dopiero się został, bardzo krótko przed zakończeniem wojny. Ten pan został przetransportowany przez
Czerwony Krzyż i Watykan. I Żydzi szukali tego Pana, słuchajcie. Szukali go po całym świecie i znaleźli. I co zrobili Żydzi? Eichmanna porwali z Argentyna. Osądzili tam. A Mengele obserwowali. No i do końca życia pozwalali mu tam być. Pod ich ochroną. Pod ochroną Mosadu. Taki jest właśnie świat. I dopóki takich rzeczy, kurwa, nie... Ale to, żeby to było pisanina internetowa. Nie. Kilka lat temu ówczesny szef Mosadu to przyznał. No to, kurwa, już nie potrzeba lepszego dowodu. I wywiad żydowski do końca swoich dni ochraniał doktora Mengele, żeby nikt do niego się nie dostał. Dlatego, mili, nie mówcie mi o jakichkolwiek zasadach na świecie. Jeżeli chcecie w ogóle mówić o jakichś zasadach, to spójrzcie sobie, co to był proces norymberski. No owszem, tego. A potem był drugi proces norymberski. I właśnie takie kurdy, jak wspólnicy Mengele, dostawali po 15 lat, odsiadywali czasami rok, a czasami 3 miesiące. Dostawali po 3 lata, odsiadywali tydzień, 2 tygodnie. To był drugi proces norymberski. No, dlatego nie mówcie o jakichś aliantach, Anglikach, Amerykanach, jakiejś Unii Europejskiej. Robale, ja was uważam za gorszych śmieci jak bolszewickie śmieci, niemieckie śmieci, hitlerowskie śmieci i banderowskie śmieci. Wiecie dlaczego? Bo tamte szmaty, śmiecie, mordercy, to oni po części, większości po części, oni szli za swoim krajem. A wewnętrzny wróg, tak jak w rodzinie, kurwa, rozumiecie mnie, Polacy, o czym mówię, o tych Polaczkach jebamy. I to będzie nasz największy wróg niedługo. Nie kurwa banderowiec, hitlerowiec czy bolszewik, tylko te kurwy Polaczki.